Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym już webinarze, famigowym naszym webinarze. Każdy poniedziałek, 19.30. Witamy Was punktualnie na naszych webinarach. Tym razem zapraszam Was na webinar pod tytułem Spektrum autyzmu u dzieci, wczesna diagnoza i wsparcie. Przechodzimy sobie już szybciutko do tematu, dlatego że temat dzisiaj jest bardzo gorący, ale też jest bardzo obszerny. Chyba najbardziej obszerna ze wszystkich prezentacji, jaką dla Was przygotowałam, także mam nadzieję, że uda mi się zaspokoić Wasze oczekiwania. Tak jak wspomniałam, spektrum autyzmu u dzieci, wczesna diagnoza i wsparcie. Ja się nazywam Joanna Krysiak, jestem pedagogiem rodzinnym, terapeutą integracji sensorycznej, neurodydaktykiem, szkoleniowcem, wykładowcą i trenerem wielu metod wspierających rozwój dzieci na różnym ich etapie. I również u nas w gabinecie spotykamy bardzo dużo dzieci w spektrum autyzmu. Rozmawiamy z rodzicami, bierzemy udział w, czy może wspomagamy w takiej wczesnej diagnozie. Często jesteśmy pierwszymi osobami, do których te dzieci trafiają jeszcze bez diagnoz. I też z tego doświadczenia dzisiaj myślę, że będziemy korzystać. Będę starała się przedstawić takie bardzo praktyczne wskazówki i dużo ciekawych informacji. Ale zanim do tego przejdziemy, jak zawsze zapraszam na to, co będzie, tak jak trailer w dobrym kinie, filmy, które się pojawią, czyli nagrania kolejnych webinarów. 24 października zaprosi Was Kasia Pikarczyk na webinar Budowanie poczucia własnej wartości. Natomiast coś, co jest ciekawego i nietypowego w tym temacie, to jest to, że Kasia poruszy elementy terapii śmiechem, czyli coś, co jest u nas jeszcze mało spotykane. Może napiszcie, czy macie już jakieś swoje doświadczenia w terapii śmiechem, czy w ogóle słyszeliście o czymś takim, może stosujecie, a nawet o tym nie wiecie. Także zachęcam Was bardzo serdecznie, bo to będzie taki temat no, dosyć nietypowy i myślę, że bardzo, bardzo interesujący. Kolejny webinar 31 października, czyli tak nietypowo, bo w taki trochę przedłużony weekend. Co prawda jest to poniedziałek, natomiast jest to poniedziałek przedświąteczny, więc wielu z Was nie będzie już pracowało albo będzie gdzieś w trasie. Natomiast mimo to zapraszam na webinar Magdaleny Perzyńskiej, trening regulacji emocji. Również temat bardzo gorący, bardzo aktualny. Myślę, że wielu z Was po prostu się przyda ta wiedza i te ćwiczenia i zabawy, które dla Was Magdalena przedstawi. Do tego jak zwykle będzie taki duży, rozbudowany e-book z ćwiczeniami i już teraz zapowiadam, widziałam już fragmenty, także naprawdę warto się pojawić. I za 3 tygodnie zapraszam znowu ja, znowu będzie można się ze mną spotkać. Tym razem tematem przewodnim będzie terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej, czyli moje ulubione bajki. Zapraszam na to, bo myślę, że będzie dużo ciekawych informacji. I jak zwykle integracja sensoryczna, którą można wpleść w wiele różnych metod wspierających rozwój dzieci. Konkurs. Jak zawsze mamy konkurs z nagrodami. Tym razem sponsorem naszych nagród jest sklep Animatora, którym od wielu, wielu lat współpracujemy. Zresztą też firma, która wywodzi się z Krakowa, tak jak my. Przyjaźnimy się i naprawdę polecamy produkty tej firmy. Przede wszystkim, co trzeba zrobić, żeby wygrać te woreczki Alfabet, bo to jest dzisiaj przedmiotem Waszej rywalizacji. Udostępnij publicznie ten webinar, co znaczy, że po prostu tutaj gdzieś w rogu macie taką ikonkę czy napis udostępnij i wystarczy to udostępnić tutaj gdzieś na Facebooku publicznie, tak żebyśmy to mogli zobaczyć i opisać ulubioną zabawę w parze. Może to być zabawa dla dzieci w spektrum autyzmu, ale może być w ogóle jakaś ulubiona zabawa, którą w parze czy dzieci ze sobą mogą się bawić, czy dorosły z dzieckiem może się bawić. Jakaś zabawa najlepiej relacyjna, coś, czym będziemy mogli się dzisiaj inspirować, bo głównie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Do wygrania jest zestaw woreczków gimnastycznych z alfabetem. To jest polski alfabet, bo to jest produkt polski. Są różne polskie litery jak E, U, N czy SI i można po prostu świetnie wpleść to czy w terapię pedagogiczną, czy w terapię taką na co dzień, czy z dziećmi z spektrum, czy kimkolwiek pracujecie. Naprawdę fajny produkt. Na dodatek jest w kolorach chusty animacyjnej, tunelu animacyjnego, toru animacyjnego, więc wszystko jest ze sobą bardzo kompatybilne i my to wykorzystujemy na milion różnych sposobów. 3 osoby wygrają takie woreczki. Tak jak wspomniałam, udostępniamy i opisujemy w komentarzu tutaj naszego wydarzenia ulubioną zabawę w parze. Czas start, można to już zacząć wpisywać.
Co jest w pakiecie, słuchajcie? Do każdego webinaru przygotowujemy pakiety. Podstawowe pytanie, to najczęściej chyba przez Was zadawane, co w takim pakiecie jest, co dostaniecie, jeżeli zakupicie takie zaświadczenie. Oprócz zaświadczenia jest pełna prezentacja, czyli dzisiaj około 80 slajdów. E-book, 18 zabaw i ćwiczeń dla dzieci, to jest kolejne 30 slajdów. To są zabawy głównie dla dzieci w spektrum autyzmu, ale też przydadzą Wam się, jak pracujecie z innymi dziećmi. Niektóre zabawy są bardzo uniwersalne. 3 plakaty, wczesne objawy autyzmu, autyzm w liczbach i lęk. I to są te plakaty, które mogliście już wcześniej gdzieś widzieć. Ja je pewnie jeszcze będę gdzieś kiedyś udostępniać. Głównie to jest statystyka w różnych wersjach kolorystycznych, czyli ja się trochę zasłaniam, wy widzicie plakaty. Mamy tutaj wczesne objawy autyzmu, również do powieszenia czy gdzieś w gablocie, czy w korytarzu, w szatni, również w wersji czarno-białej. Wszystko, co dla Was przygotowujemy, jest zazwyczaj w dwóch wersjach, kolorowej i czarno-białej. Tutaj o lęku jeszcze mamy takie plakaty. I ta wersja kolorowa i czarno-biała, w zależności od tego, jaką drukarką dysponujecie, jest dostępna. I to wszystko jest w tym pakiecie, czyli dosyć bogaty pakiet, dużo na pewno tych stron. I pamiętajcie, że nie musicie tego drukować, wszystko świetnie wyświetla się na telefonach, na tabletach, na komputerach, więc możecie taki e-book na przykład mieć ze sobą gdzieś pod ręką, jak Wam się skończą pomysły, czy nagle nie wiem, dostaniecie zastępstwo z jakąś grupą albo klasą, to wtedy z tych zabaw można skorzystać, albo nie wiem, jesteście rodzicem, czekacie w kolejce do lekarza i już można coś takiego wyjąć. Zobaczcie, to jest ten e-book. Mnóstwo stron, aż mi brakuje rąk. Mnóstwo stron tutaj, ona jest, zobaczcie, bardzo gruba ta książeczka. To jest ponad 30 stron właśnie tych zabaw i ćwiczeń. One są dosyć mocno i gęsto opisane, czyli nie tylko same obrazki. Jest naprawdę dużo tekstu. Dużo czasu poświęciłam samej zabawie dziecka w spektrum autyzmu. Tutaj są takie wskazówki, co robić, czego unikać. Oprócz tego, co oczywiście będę mówiła podczas webinaru. Także polecam, bo dużo czasu i ja, i nasza terapeutka też, Kinga Groń, której bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu tego e-booka, pracująca jako nauczyciel wspomagający właśnie z dziećmi w spektrum autyzmu, także duża pomoc z jej doświadczenia w tej książce się znajduje. I cały taki pakiet, to wszystko, co teraz wymieniłam, kosztuje 19 zł. Oczywiście jest to opcja absolutnie dobrowolna, nikt nie musi tego kupować, natomiast jest to takie potwierdzenie, udokumentowanie tego, że byliście na dzisiejszym webinarze. Jakaś pamiątka Wam zostaje, dużo informacji, też ta prezentacja, z której możecie korzystać. Można ją zakupić na stronie famiga.pl przez zaświadczenia, bądź tutaj gdzieś jest jakiś link obok mnie, który prowadzi bezpośrednio do tego zaświadczenia. Jeżeli ktoś chce też zamówić inne zaświadczenia, gdzieś będziecie tam u nas w sklepie, zobaczycie stare tematy, które Was interesują, albo webinar, który kiedyś oglądaliście, a nie kupiliście wtedy zaświadczenia, można taki webinar zakupić z aktualną datą. Wtedy trzeba wpisać w komentarzu datę, jaka ma się pojawić na tym zaświadczeniu. My to wszystko możemy również ręcznie wpisać. Także nie ma też problemu z zakupywaniem starych zaświadczeń, żeby one były bardziej aktualne, troszeczkę zaktualizowane. Chyba technicznie wszystko tutaj Wam już opowiedziałam, więc przechodzimy sobie szybciutko do planu dzisiejszego webinaru, bo tak jak wspominałam, jest bardzo bogaty. Przede wszystkim spektrum autyzmu, wprowadzanie dane statystyczne. Ja lubię cyfry, lubię dane statystyczne, dlatego że nam dużo mówią. Wczesna diagnoza ASD, problemy diagnostyczne, o tych problemach też sobie troszeczkę poopowiadamy. Objawy wczesnego autyzmu u dzieci, wsparcie dziecka w spektrum autyzmu, kontakt wzrokowy i mowa dziecka z ASD. Tutaj troszeczkę się zatrzymamy przy tym temacie, dlatego że gdzieś starałam się w obrębie głównie tych dwóch tematów zachować jakby centrum, czy sami zobaczycie, dużo też pisaliście, komentowaliście na temat kontaktu wzrokowego, dużo jest też kontrowersji wokół tego, albo może nie kontrowersji, co różnych poglądów, czy różnych z różnych kątów patrzymy, każdy ma gdzieś swoje też doświadczenie, więc ten kontakt wzrokowy i mowę sobie dzisiaj na pewno dosyć dokładnie omówimy, zabawy dla dzieci w spektrum autyzmu, muszę te
pomysły będą się też w trakcie przeplatać, to nie tylko na końcu, ale również w trakcie będziemy tutaj dużo mówić na ten temat, co robić. I na koniec oczywiście będzie czas na Wasze pytania, moje odpowiedzi. Mam nadzieję, że będzie czas. Tak jak wspominałam, dzisiaj program jest napięty, ale liczę, że uda się wszystko razem połączyć. ASD, skrót, którego już używałam, którego będę dzisiaj używać, z angielskiego Autism Syndrome Disorder, czyli zaburzenia ze spektrum autyzmu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że obecnie nie mówimy już o różnego rodzaju poszczególnych zaburzeniach. Raczej mówimy w tym momencie od 2022 roku, kiedy już weszło w życie, chociaż w Polsce jeszcze nie do końca jest przetłumaczone, ICD-11, o tym za chwilkę, nie jest chorobą. Czyli autyzm od razu nie, możemy sobie zaznaczyć, że on nie jest chorobą, on jest zaburzeniem neurorozwojowym, co daje takie troszeczkę trudniejsze pole do zrozumienia, bo jeżeli jest jakieś zaburzenie, no to my chcielibyśmy na to leka. Natomiast na autyzm lekarstwa nie ma. Jedynym lekarstwem na autyzm jest praca na układzie nerwowym. Układ nerwowy jest plastyczny całe życie. Im dziecko jest mniejsze, tym bardziej jest plastyczny. I to, co uda się wypracować przez regularne ćwiczenia, przez powtarzalność, przez taką intensywną, wielospecjalistyczną pracę, to jest jedyne lekarstwo, które na autyzm możemy w tym momencie dziecku zaserwować. Rozumiane jako spektrum, czyli coś, co ma różne swoje oblicza, oznacza, że jest trochę inny dla każdej osoby. I rzeczywiście tak jest i też dlatego ten slajd jest jednym z pierwszych, dlatego że już nawet przygotowując się do webinaru, czy czytając Wasze komentarze pod wydarzeniem, dużo tam było, nie powiem, że narzekania, ale każdy ma swoje doświadczenie i swoją perspektywę. I rzeczywiście ktoś pisał, no z tym kontaktem wzrokowym to jest tak, a ktoś mówi nieprawda, bo mój syn ma tak, a mój wychowanek ma jeszcze inaczej. I gdzieś jakieś są zgrzyty, natomiast od razu mówię na samym początku, spektrum autyzmu jest bardzo szerokie i to, co będę mówiła, u niektórych sprawdzi się w 100%, ktoś inny powie zupełnie, to jest nieprawda, u mnie tak nie jest, to zupełnie nie funkcjonuje. Ktoś powie, no tak, to by było fajne, ale może trochę trzeba zmodyfikować. I do tego Was zachęcam, żeby dzisiejszy temat brać, troszeczkę filtrować przez Wasze możliwości i możliwości Waszych podopiecznych, czyli to, co będę mówić, nie wszystko będzie pasowało, nie wszystko będzie dostosowane do możliwości konkretnych Waszych dzieci, więc zachęcam do tego, żeby wziąć sobie to, co się da, a to, czego się nie da, po prostu sobie dostosować albo sięgnąć do tych zabaw innych, które się uda. W diagnostyce współczesnej zaczęto zwracać większą uwagę na natężenie symptomów, a nie na podział na te zaburzenia, które były wcześniej. Wcześniej mieliśmy zespół Aspergera, zespół Retta, zaburzenia dezintegracyjne, autyzm dziecięcy, mieliśmy autyzm atypowy, całościowe zaburzenie rozwoju bliżej nieokreślone, także dużo było różnych klasyfikacji. Rzeczywiście dziecko mogło dostać na przykład diagnozę zespołu Aspergera albo Retta, albo autyzm atypowy. W tym momencie mówimy o spektrum autyzmu, dlatego to, co będę mówiła, nie będzie pasowało do wszystkich dzieci. Także też piszcie mi, z czym się zgadzacie, czym nie, co pasuje do Waszych dzieci, co będziecie mogli wykorzystać, to są dla mnie cenne informacje. 1% populacji to osoby w spektrum autyzmu. 1% wydaje się niedużo, jednak większość tych osób to są dzieci, czyli jeszcze młode osoby. To są te osoby, o których już wiemy, że są zdiagnozowane. Wcześniej prawdopodobnie, gdybyśmy policzyli te osoby, które nie wiedzieliśmy, że są zdiagnozowane, ten procent mógłby się zwiększyć. Na 4 chłopców w spektrum autyzmu przypada 1 dziewczynka. I tu pierwsza burza, słuchajcie, to niekoniecznie dlatego, że jest więcej dzieci w spektrum autyzmu niż dziewczynek, tylko dlatego, że dziewczynki ciężej jest zdiagnozować. Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu u dziewczynek jest po prostu trudniejsza. One są z natury, czy z naszego wychowania, czy sposobu, w jaki od samego urodzenia do nich rozmawiamy, mówimy, są bardziej społeczne, więcej mówimy do dziewczynek o emocjach, innych rzeczy też wymagamy. Dziewczynki też potrafią inaczej jakby wyczuć to, czego my od nich chcemy, co jest troszeczkę ich takim smutkiem może, czy taką tragedią, dlatego że dziewczynki bardzo często diagnozowane są po prostu bardzo późno. Dziewczynki, które oczywiście są w spektrum autyzmu.
Może się okazać, że po prostu bardzo późno trafiają na różnego rodzaju diagnostyki i mnie też zdarzają się dziewczynki, czy właściwie nastolatki, które przychodzą na diagnozę integracji sensorycznej, bo są w trakcie diagnozowania pod kątem właśnie spektrum autyzmu i jedną z tych diagnoz jest diagnoza integracji sensorycznej. Także bądźmy też czujni na te dziewczynki, na ich tą tragedię, nie wykluczajmy, dlatego że one potrafią się naprawdę bardzo dobrze ukrywać. Wczesna diagnoza w spektrum autyzmu i porozmawiamy sobie o problemach diagnostycznych, dlatego że jest ich sporo. Pierwsze, zanim dziecko otrzyma diagnozę, i tu znowu trochę statystyki, jest badane przez więcej niż 4 specjalistów, ja bym powiedziała nawet, że więcej niż 10 albo i 15 czasami. Zazwyczaj uczęszcza już do jakiejś placówki edukacyjnej. Albo jest to żłobek, albo jest to przedszkole, albo szkoła, czyli przeszło już przez szereg grup, przez szereg wychowawców, którzy nie znając specyfiki, nie mając tej diagnozy, no, mogli to dziecko traktować albo jako tak zwane niegrzeczne, albo jako niewychowane, prawda? I gdzieś no, często może się zdarzyć, że to dziecko już doznało jakiejś traumy, już ma jakieś niskie samoocenę niską, dlatego że zostało krytykowane wielokrotnie. I bardzo często jest tak, że do tej diagnozy, zanim się pojawią pierwsze symptomy, do diagnozy mija nawet 2-3 lata. To jest bardzo długo, to jest bezcenny czas 2-3 lat, kiedy tak dużo można byłoby już z dzieckiem zrobić, pracować, ćwiczyć, ale też przede wszystkim rozumieć. Bo pamiętajmy, że diagnoza daje nam takie zrozumienie, jakby informacje, że to nie jest złośliwość dziecka, że to nie jest jego wina przede wszystkim, tylko jest to coś, nad czym ono nie może już przejść, tak? To jest już zaburzenie, a nie złośliwość dziecka, że zachowuje się w ten czy inny sposób. Więc sama diagnoza daje też takie uczucie po prostu ulgi często. 50% rodziców po zaobserwowaniu pierwszych objawów u dziecka szuka pomocy u pediatry. Pediatra jest pierwszą osobą, do której zwracają się rodzice i rzeczywiście tak kojarzymy, że no gdzie pójść, skąd się dowiedzieć o rozwoju dziecka, najczęściej idziemy do lekarza i no też bardzo często spotykam się z rodzicami, rozmawiam z nimi i oni mówią, no tak, ale pediatra powiedział, żeby poczekać, albo że wyrośnie, albo że chłopcy tak mają, że później zaczynają mówić. I pediatra często uspokajał, dlatego że 75% z tych rodziców, którzy zgłaszają się do pediatry właśnie z podejrzeniami spektrum autyzmu, nie zostaje skierowana dalej. Już nie mówię, że do poradni, ale do kogokolwiek dalej, do fizjoterapeuty, do innych lekarzy, do neurologa, czy nawet no naprawdę kogokolwiek, po prostu zostają odesłani z kwitkiem do domu. I tu znowu jest ten stracony czas. Natomiast też trzeba sobie uświadomić, że pediatra nie jest osobą, która zajmuje się spektrum autyzmu. Może w ogóle nie mieć wiedzy na ten temat. I też bardzo często rodzice mówią, że zgłaszali zaburzenia sensoryczne u pediatra. Pediatra też jakby w ogóle ignorował to albo bagatelizował. Oni nie są od tego. Coraz więcej pediatrów oczywiście ma już taką wiedzę, albo samodzielnie zdobytą, albo gdzieś na jakichś kursach, szkoleniach, albo po prostu czytając książki, albo mając swoje dzieci i własne doświadczenia. Natomiast nie jest to w zakresie obowiązków pediatry, żeby to wiedzieć. Szkoda. 40% lekarzy po sformułowaniu diagnozy udzieliło rodzicom informacji na temat autyzmu, czyli tylko 40% lekarzy, czyli prawdopodobnie chodzi tutaj o psychiatrów, tak? Czyli o osoby, które ostatecznie jakby potwierdza to, czy autyzm jest u dziecka, czy nie. Tylko 40% z nich udzieliło informacji rodzicom, co dalej z tym robić. Czyli znowu rodzic dostaje informację i zostaje z tym sam. To jest trochę tak jak ze wszystkim innym, że jak jesteśmy na coś chorzy, to musimy wszystko wiedzieć na temat tej choroby, że jeżeli zepsuje nam się samochód, to musimy zrobić magisterkę z naprawy samochodu, żeby wiedzieć, z czym iść do mechanika, prawda? Albo do którego mechanika. I też trochę tak jest, że musimy właśnie znać się na wszystkim i samemu potem szukać tych informacji. Niestety.
Około 9% rodziców nie zauważało objawów spektrum autyzmu u swojego dziecka, mimo że były one widoczne dla innych. I to też się zdarza. I też nie obwiniajmy od razu rodziców. Ach, ty rodzicu niedobry, dziecko robiło to, to i to, a ty tego nie zauważyłeś. Rodzic nie jest specjalistą, w takim sensie nie jest, nie każdy rodzic musi zajmować się profesjonalnie dziećmi. Wielu rodziców jest, no, pracuje w zupełnie innych zawodach, czyli jest sklepikarzem, mechanikiem, inżynierem i nie musi mieć tak fachowej informacji, tak fachowych danych. Bardzo często jest tak, że w rodzinie jest na przykład tylko jedno dziecko czy dwójka, która gdzieś tam się widuje od czasu do czasu. Nawet nie ma ich z kim ze sobą porównać. No i oczywiście są to takie sytuacje, kiedy jest to pierwsze dziecko na przykład i też nie wiemy za bardzo, na co zwracać uwagę, a co nie. Także nie wymagajmy, jeżeli widzimy, to mówmy, informujmy, dawajmy chociaż delikatnie znać i bardzo często też pytacie, czy w mailach, czy właśnie w komentarzach, jak poinformować rodzica, kiedy widzimy takie niepokojące objawy u dziecka. Zawsze warto informować, zawsze warto sugerować, zawsze warto wypunktowywać to, co zauważyliśmy i też tego typu plakaty właśnie, które przygotowujemy, czy o spektrum autyzmu właśnie, czy o integracji sensorycznej, to są takie pomocne, podprogowe można powiedzieć przekazy, dlatego że jak takie coś wisi sobie gdzieś w szatni i rodzic 15 razy to przeczyta, czekając na swoje dziecko, to gwarantuję, że zacznie zadawać pytania albo przynajmniej zacznie uważniej słuchać tego, co my do niego mówimy. A teraz apel do rodziców. Pamiętajcie, ja zawsze mówię o tym, że rodzic ma coś znacznie, znacznie cenniejszego niż wszystkie studia i specjalizacje. To jest intuicja. I ten niepokój, który rodzic często czuje, związany z trudnościami rozwojowymi dziecka, może znacznie przyspieszyć wykrycie nieprawidłowości. Również wskazują na to liczne badania, czyli jeżeli was coś niepokoi, to trwajcie przy tym, dopóki was ktoś całkiem nie uspokoi albo nie wykluczy, czyli można iść na jakąś wstępną obserwację, diagnozę. No bardzo dużo rodziców przychodzi do nas na diagnozę integracji sensorycznej, gdzie my też przy okazji zwracamy uwagę na takie rzeczy jak kontakt wzrokowy, rozwój społeczny, umiejętność komunikacji czy naśladowania, no mnóstwo rzeczy, które przy okazji sprawdzamy i to też zawsze rodzicowi zaznaczamy, że tu jest w porządku, ale warto popracować nad czymś, albo zwrócić uwagę, albo iść gdzieś dalej do dalszego, do kolejnego specjalisty. Czyli też nie usypiamy tej czujności, staramy się zwracać uwagę na to, na co rodzic zwrócił uwagę. Kolejnym problemem diagnostycznym jest walka między rodzicem a specjalistą. Może walka to jest zbyt dużo powiedziane. Bardziej tutaj chodzi o taki konflikt, czy wzajemne roszczenia, czy taki właśnie konflikt, mimo że intencje są takie same. Czym te konflikty mogą być spowodowane? Na pewno to, że i rodzic, i specjalista, czy to jest terapeuta, czy to jest nauczyciel, czy to jest, nie wiem, logopeda, ktokolwiek, kto pracuje z dzieckiem, obydwoje na pewno odczuwają stres, na pewno takie dziecko jest wyzwaniem, na pewno jest dużo napięcia i frustracji, bardzo często jest bezradność i bardzo często jest zmęczenie. Natomiast coś, czego na pewno nie ma specjalista, a na pewno u rodziców może się zdarzać, to jest emocjonalne zaangażowanie i poczucie winy. Emocjonalne zaangażowanie rodzica jest oczywiste, dlatego że to jest jego dziecko, dlatego że chce dla tego dziecka jak najlepiej, nie zawsze wie jak to zrobić i tutaj no, tych emocji może być skrajnych bardzo dużo. Druga rzecz to poczucie winy, w ogóle bezzasadne, natomiast często spowodowane osobami, które komentują, które no, gdzieś pokutuje też takie stare jeszcze przeświadczenie, że autyzm może być winą rodzica, tak, gdzieś w starej literaturze jeszcze się znajdują takie rzeczy, co jest absolutnie nieprawdą. Taki rodzic na pewno potrzebuje wsparcia, potrzebuje bardzo dużo rzetelnych, fachowych informacji i potrzebuje na pewno wzajemnego zrozumienia ze specjalistą, który pracuje z jego dzieckiem. Ja zawsze jestem tego zdania, żeby spotkać się gdzieś w połowie drogi. Nie musimy się lubić ze wszystkimi, ale powinniśmy zawsze mieć na uwadze dobro dziecka i to, że tak naprawdę chcemy i rodzic, i specjalista chcą dobra dla tego dziecka i powinni dojść do takiego porozumienia, które to dobro sprawi, że będzie możliwe do osiągnięcia po prostu.
Tak zwane dzieci wysoko funkcjonujące są diagnozowane bardzo późno albo wcale, czyli takie dzieci, które są na pograniczu, można powiedzieć, albo miały dosyć dobre wyniki badań, albo takie, które też długo się ukrywają, właśnie często dziewczynki, czyli tak zwane dziecko wysoko funkcjonujące, czyli jest w spektrum, ale tak naprawdę jak dokładnie nie przeanalizujemy krok po kroku jego działań, to nie dopatrzymy się na pierwszy rzut oka. I rzeczywiście ważne jest to, żeby nawet jeżeli dziecko jest wysoko funkcjonujące, żeby te diagnozy robić. Nawet jeżeli podejrzewamy, albo nawet wiemy bez diagnozy, że dziecko ma, jest w spektrum, to rzeczywiście taka informacja może być uwalniająca i dla rodzica, i dla dziecka, dlatego że dziecko wie, że to nie jest nic z nim nie tak, tylko po prostu myśli inaczej, po prostu działa inaczej, po prostu inaczej buduje relacje, bo to nie jest też tak, że dzieci z spektrum nie potrafią budować relacji, one je budują tylko w inny sposób, czyli mają inny wzorzec, nie znaczy, że gorszy, po prostu inny. I choćby ta informacja bardzo często pomaga, szczególnie zbuntowanym nastolatkom. W czasach diagnozy autyzmu jakie są najważniejsze korzyści? Przede wszystkim realne wsparcie rozwoju już na samym jego starcie, wykorzystanie całego potencjału dziecka wynikającego z jego specyfiki rozwoju, czyli dostosowane do konkretnego dziecka i konkretnych możliwości. Wczesna terapia zmniejsza dyskomfort dziecka, szczególnie dyskomfort taki, że zmuszamy do czegoś, że tłumaczymy, a dziecko nie jest w stanie nad tym przejść, chociażby nadwrażliwości dotykowe, które nie znikną tylko dlatego, że powiedzieliśmy nie przesadzaj. Unikanie wtórnych zaburzeń emocjonalnych to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo wiele dzieci niestety przeżywa różnego rodzaju traumy, niepowodzenia, które powodują kolejne wtórne właśnie zaburzenia emocjonalne. Im więcej takich traum i zaburzeń, tym potem trudniej jest tego dziecko wyprowadzić. Objawy spektrum autyzmu. Zastanówmy się, na co warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim pamiętajmy, że spektrum autyzmu jest różnorodne, dlatego objawy mogą wyglądać nieco inaczej u każdej osoby. I to podkreślam i będę podkreślać bardzo, bardzo często, bo część z tych objawów wasze dzieci mogą mieć, a część absolutnie mogą do nich nie pasować i to też jest w porządku. Bo tak jak mówię, spektrum jest bardzo szerokie i wiele dzieci może się w nim znaleźć. Przede wszystkim u niektórych dzieci objawy autyzmu są widoczne od urodzenia i rzeczywiście są takie maluszki, u których od razu widać, a inne dzieci rozwijają się prawidłowo nawet do trzeciego roku życia, po czym następuje regres. I ten regres może być też różny o różnym natężeniu albo tylko w niektórych dziedzinach, więc też może się to między dziećmi różnić. Wczesne objawy autyzmu to przede wszystkim małe zainteresowanie ludźmi, większe zainteresowanie przedmiotami niż ludźmi, czyli zabawka może być ważniejsza niż dorosłe, brak kontaktu wzrokowego i na tym było najwięcej walki pod tymi wydarzeniami i pod komentarzami, w komentarzach pod plakatem. Brak kontaktu wzrokowego rzeczywiście to jest coś, co pokutuje troszeczkę i my widzimy, no przecież dziecko patrzy. Ja wolę mówić o niskiej jakości kontaktu wzrokowego, tylko naprawdę bardzo często jest to ciężko rodzicowi, czy wychowawcy, czy specjaliście wytłumaczyć, co to znaczy niska jakość kontaktu wzrokowego. O tym będziemy za chwileczkę więcej mówić. Natomiast rzeczywiście można zauważyć w tym kontakcie wzrokowym niepatrzenie na partnera w zabawie, brak odwzajemniania uśmiechów, ekspresji twarzy rodzica czy innej osoby, niechęć do przytulania. Ona oczywiście może być też spowodowana innymi rzeczami, ale ona często, jak te puzzle sobie składamy, może w tym pakiecie wystąpić. Brak reakcji na swoje imię w 12 miesiącu życia. Dziecko już wcześniej powinno reagować, nawet 8, 10 miesiąc, w 12 już nas niepokoi. Opóźniona mowa, brak gaworzenia do 12 miesiąca życia. I tu znowu było mnóstwo komentarzy, no nie, że brak mowy, bo tutaj nie ma nic takiego napisanego, jest opóźniona mowa. Może być mowa w porządku i długo nic i nagle potem ruszyć całymi zdaniami na przykład. Brak patrzenia na przedmioty, na które patrzy lub wskazuje rodzic, czyli dzielenie wspólnego pola uwagi. Brak gestów typu papa, pożegnania w wieku 14 miesięcy. Brak wskazywania palcem na interesujące przedmioty lub wydarzenia w wieku 14 miesięcy. Oczywiście już mniejsze dzieci wskazują na przedmioty i to też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o dzielenie się emocjami czy spostrzeżeniami. Bo to, że dziecko nie wskazuje palcem, no to wydaje się, że to, no co tu jest ważnego? No,
to jest ważne, że my wskazując palcem chcemy podzielić się z inną osobą tym, co nas interesuje, co jest dla nas ważne. Brak prób zainteresowania rodzica tym, co je ciekawi, brak zabawy na niby, na przykład nie udaje, że karmi lalkę w 18 miesiącu życia i schematyzm w zabawie lub regres rozwoju to są te rzeczy, które mogą się wydarzyć i one też mogą się wydarzać na różnych etapach, w różne stopnie. I teraz coś, co charakteryzuje chyba wszystkie dzieci w spektrum, to jest nieharmonijny rozwój. Czyli niektóre sfery rozwoju mogą być ponad normę, ale niektóre mogą być znacznie poniżej. Nie mówię, że nie wiem, jest świetnie rozwinięty ruchowo, a na przykład jest niski poziom intelektu. Nie, tu może być miksów do woli, wręcz przeciwnie, może być bardzo elokwentny, może być na przykład słownictwo ponad normę, może być znajomość bardzo szczegółowa jakiejś wąskiej dziedziny, ale na przykład kompletnie nieznajomość nazywania kolorów. Na przykład miałam takie dziecko. Także tutaj myślimy o tym, żeby ten rozwój był po prostu harmonijny. Ani coś za bardzo, ani coś za mało, żeby dzieci rozwinęły się harmonijnie. Lepiej rozwijają się umiejętności oparte na percepcji wzrokowej u dzieci w spektrum autyzmu. Dlatego dzieci lubią układać puzzle, budować z klocków, też bardzo szybko reagują na ruch i zapamiętują rozkład na przykład przedmiotów w pomieszczeniu. Jak coś przełożymy, to również od razu to zauważają i czasami takie dziecko wchodzi do sali terapeutycznej i tak mówi, nie ma misia, tak? Albo klocki stoją w złym miejscu i zaczyna je przekładać. Czyli gdzieś rzeczywiście mają taką umiejętność pamięci, zapamiętywania wzrokowego. I też chociażby układanie nawet tych zabawek, tak jak tutaj mamy na obrazku w rzędzie, porządkuje przestrzeń. To daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, daje taką sekwencyjność, czy coś, co następuje po sobie, daje takie uporządkowanie świata, ale też jest związane z percepcją wzrokową. Trudności w akceptowaniu zmian. I myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla dzieci w spektrum, niezależnie od tego, jak bardzo to spektrum jest zaawansowane. Dzieci są mało elastyczne, często trzeba chodzić tą samą drogą, wracać z przedszkola tą samą trasą, nosić te same buty, ma jakąś często dziecko ulubioną bluzkę albo czapkę, albo jakiś inny rekwizyt, czy maskotkę, która daje poczucie bezpieczeństwa i z tą maskotką czy kocykiem się na przykład nie rozstaje. Jak jest wycieczka i się okazuje, że nagle, nie wiem, muzeum jest zamknięte i trzeba iść do innego miejsca, no to mimo tego, że dalej jest fajnie, dalej jesteśmy na wakacjach, nic złego się nie wydarzyło, nie wiem, nie złapaliśmy gumy, nie spadł deszcz, to dalej jest źle, bo jednak ten plan się zmienił, a przecież mieliśmy zaplanowane to, to i to. To są dzieci, które bardzo lubią wiedzieć, co nastąpi, czyli lubią znać plan, zanim on się wydarzy, lubią znać kilka planów na wszelki wypadek, czyli co się wydarzy, jak to, jak tego nie będzie, to co zrobimy i robią sobie kilka scenariuszy i tak fajnie, że sobie robią. Czy to dobrze, czy źle? No z czego wynika taka silna potrzeba kontroli? Zawsze silna potrzeba kontroli jest powiązana z lękiem. Dlatego tutaj w tym pakiecie tych plakatów jest też plakat właśnie o lęku. Czym on jest i jakie zachowania może ten lęk powodować, czy co może wywoływać lęk może w tą stronę bardziej. Dlatego, że dzieci i w spektrum autyzmu i z zaburzeniami sensorycznymi bardzo często chcą kontrolować. Lęk wymusza potrzebę kontroli nad ludźmi bardzo często, rzeczami i zdarzeniami, dlatego że nie jesteśmy w stanie panować nad wszystkim, nie jesteśmy w stanie kontrolować pogody, czy nie jesteśmy w stanie kontrolować rozkładu jazdy autobusów, ale możemy kontrolować osobę albo rzecz, czyli możemy kazać mamie zrobić to i to. Jak dziecko siedzi przy obiedzie, na pewno to znacie, że dajcie znać. Dajemy dziecku łyżkę, on mówi nie tą inną łyżką, tak? Albo mówi nie chcę siedzieć tu, chcę siedzieć tam na tym krześle. I to jest jakby koniec informacji. On musi siedzieć na tym krześle i na żadnym innym. Nawet jeżeli ktoś inny siedzi na tym krześle, to on musi się przesiąść, bo musi mieć tą potrzebę kontroli, że on zdecydował, on zarządził i to daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ale z czego ten lęk u dzieci w spektrum często wynika? Czynnikami powodującymi lęk u dzieci w spektrum autyzmu jest najczęściej brak odpowiedniego wsparcia środowiska, czyli jest to nasza wina.
Niezaspokojenie specyficznych potrzeb, zaburzenia sensoryczne, przebodźcowanie, niski stopień odczuwania własnego ciała, problemy z planowaniem motorycznym, pamięcią proceduralną, niezrozumienie środowiska, w którym się żyje, niezrozumienie siebie, ciągłe dyrektywne terapie. Dyrektywne, czyli takie, które mówią, zrób to teraz tyle razy, nie skończysz, dopóki nie wykonasz tego tyle i tak, jak ja chcę. Liczne zakazy i wygaszanie niepożądanych zachowań. Niepożądane zachowania, ja już mówiłam na poprzednich webinarach, one często nas o czymś informują, są jakimś sposobem regulacji, samoregulacji dziecka. Zabierając te niepożądane zachowania, bardzo często zabieramy możliwość samoregulacji, czy właśnie tego poczucia bezpieczeństwa dziecka. Zabieranie talizmanów, czyli przedmiotów, które dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. I niech teraz każdy się zastanowi, zrobi sobie takie małe wyrzuty sumienia albo rachunek sumienia, czy coś z tego przypadkiem nie przeoczyliśmy, czy rzeczywiście ten lęk, który dziecko przeżywa codziennie, nie jest gdzieś niechcący prawdopodobnie przez nas wywoływane. Oczywiście przebodźcowanie jest bardzo często związane z zaburzeniami sensorycznymi. Możemy tych bodźców troszeczkę ograniczyć. Zaburzenia sensoryczne również da się wypracować. Także tutaj, jeżeli dziecko nie wie, jakie są jego reakcje, nie rozumie świata, nie rozumie siebie, to jak może być pewnym siebie, odważnym człowiekiem, jak może eksplorować świat i jakby wszystko spontanicznie wykonywać. To jest bardzo ciężkie. I niestety ten lęk bardzo często powoduje to, że tą kontrolą chcemy ten lęk zahamować. Kontrola daje poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie wywołuje kolejny stres. Bo jeżeli wszystko jest pod naszą kontrolą, wszystko bierzemy na swoje barki, to kolejny ciężar, kolejne zobowiązania, kolejne zależności są na naszych plecach właśnie. Na pewno tak macie, że jak jest jakieś ważne wydarzenie albo jakaś sytuacja, gdzie wszystko wy musicie kontrolować, zaplanować, nie wiem, wyjazd na przykład na wakacje albo jakieś ważne wydarzenie w pracy i zbieracie informacje, dokumenty, wszystko, niby wszystko macie pod kontrolą, czujecie się bezpieczni, ale z drugiej strony jest duże obciążenie. I wyobraźcie sobie, że takie dziecko, które cały czas wszystko kontroluje, niesie to wszystkie decyzje na swoich barkach. To jest niesamowicie obciążające, niesamowicie stresujące dla takiego dziecka. Dlatego ja bardzo często lubię przerwać tą spiralę, to błędne koło kontroli, bo jeżeli, oczywiście trzeba to umiejętnie zrobić, tak? Jeżeli dziecko nie chce jeść tą łyżką, którą mu daję, bo on musi mieć tą jedną i konkretną, no to staram się dać dwie albo trzy inne do wyboru, tak? Ale żeby był jakiś mój element tutaj negocjacyjny, warto negocjować, warto wybijać dzieci z tej kontroli. Czasami jak zabierzemy dzieciom tą kontrolę, to jest takie, oczywiście na początku jest błąd, tak? Będzie błąd, będzie złość, ale potem jest takie, o kurczę, nie muszę nad tym mieć kontroli, dziecko w końcu odpuszcza, może odetchnąć. No jest to trudne zagadnienie na pewno, ale w kontekście spektrum autyzmu myślę, że rzadko poruszane właśnie lęk, dzieci lękowe w spektrum to są bardzo ważne ze sobą połączone elementy. Około 90% dzieci z autyzmem ma zaburzenia sensoryczne, więc nie jest to mała grupa, o charakterze nadwrażliwości, podwrażliwości w układach przedsionkowym, dotykowym i proprioceptywnym, czyli w obrębie zmysłów fundamentalnych. Nie możemy się normalnie rozwijać i być znowu pewnym siebie człowiekiem, eksplorującym świat, jeżeli te zmysły nie działają prawidłowo, szczególnie te zmysły fundamentalne, najważniejsze w naszym rozwoju. Najpierw te trzy w pierwszej kolejności powinny być zaopiekowane. 100% dzieci z autyzmem, czyli wszystkie, mają dysfunkcję w układzie słuchowym i planowaniu motorycznym. Jest to związane z budową mózżka, gdzie okazuje się właśnie, badając już jakiś czas dzieci w spektrum autyzmu, wiemy co nieco o budowie ich mózgu i rzeczywiście układ słuchowy i planowanie motoryczne mogą tutaj, czy są zazwyczaj jakoś poszkodowane. To są też te rzeczy, które w zabawach z dziećmi z spektrum autyzmu powinniśmy przede wszystkim ćwiczyć. Wsparcie dziecka w spektrum autyzmu. No właśnie, mówiłam o tym, że trzeba ćwiczyć, to zastanówmy się, co robić. Pamiętajmy, że terapia to nie naprawianie dziecka. Ja wiem, że ja o tym już mówiłam.
Ale to są rzeczy, które trzeba powtarzać. Terapia to wydobywanie z dziecka jego potencjału, czyli maksimum możliwości, a nie 110% normy i nie naprawianie pod swoją modłę, ale pod to, co dziecko jest w stanie rzeczywiście wykonać. Dbając o jego granice, szanując jego granice, celem terapii nie jest bezgraniczne posłuszeństwo dziecka. Dziecko ma prawo i powinno umieć odmawiać, powinno powiedzieć, że ma dość, o tym też za chwilkę będę mówić. Nie łamiemy dziecka na terapiach, nie negocjacja tak, ale łamanie i takie podejście gdzieś dziecka, to jest niedopuszczalne. Dziecko w spektrum autyzmu jest przede wszystkim dzieckiem i to jest coś, co też będę powtarzać. Pamiętajmy o tym zawsze, dlatego że wiele rzeczy, które przypisujemy i rehabilitujemy u dzieci w spektrum autyzmu, to są normalne zachowania dziecięce i często tak jest, że te zachowania, na które pozwalamy innym dzieciom, tak zwanym w normie, nie pozwalamy ich już dzieciom w spektrum autyzmu. Także trzeba sobie pamiętać zawsze i filtrować to, że to nie jest dziecko w spektrum autyzmu, tylko że to jest dziecko po prostu. Podstawą terapii dziecka z ASD jest poczucie bezpieczeństwa, bo jak wiemy, już wspominałam wcześniej, tego lęku jest u nich bardzo dużo, więc według mnie, jeżeli zaczynamy terapię z dzieckiem w spektrum, to przede wszystkim dbamy o to, żeby ono było, żeby czuło się bezpiecznie. I jak to zrobić? Przede wszystkim przez powtarzalność i przewidywalność naszych zajęć, czynów, reakcji. Warto ustalić jasne zasady, można je gdzieś przykleić, napisać, powtarzać, przypominać. Uporządkowana przestrzeń, niezwykle ważna rzecz w pracy z dziećmi z spektrum. Szczególnie wiedząc, że dzieci mają zaburzenia sensoryczne, będą się rozglądać, bo ta percepcja wzrokowa będzie ich do tego zachęcała. I poszanowanie granic, czyli tak jak wspominałam, nie łamiemy, szanujemy odmowę dziecka. Jak te wszystkie rzeczy przenieść do domu? Przede wszystkim po to ćwiczymy, żeby te ćwiczenia miały sens w codziennym funkcjonowaniu. Czyli ta praca gabinetowa jest ważna o tyle, o ile jest możliwa do wykonania w środowisku domowym. Szukamy praktycznego wykorzystania tych ćwiczeń, czyli nie tylko uczymy się wiązać kokardki albo zapinać i odpinać suwaki na jakieś karty pracy czy gumowym misiu, czy jakimś tam innym. Ważne, żeby ta umiejętność odpinania i zapinania suwaka potem była przekładalna na ubieranie kurtki, kiedy dziecko wychodzi. Włączanie rodziców oraz rodzeństwa w pracę terapii i to w proces terapii i to jest też niezwykle ważne, żeby dziecko nie lubiło bardziej terapeuty niż rodzica, żeby tutaj skupić się przede wszystkim na zintegrowaniu dziecka z rodziną, na nauczyć dziecko i rodzinę wspólnego spędzania czasu. I pamiętajmy, że ta terapia przede wszystkim powinna być dostosowana do rodziny, do całej rodziny, nie tylko do dziecka. Jeżeli jest rodzeństwo, jeżeli są, nie wiem, dziadkowie, którzy mieszkają razem w domu, to są rzeczy, które muszą być możliwe do wykonania w całym środowisku rodzinnym, ale też tak, żeby nie zaburzać całkowicie życia pozostałych członków rodziny. Przechodzimy sobie do kontaktu wzrokowego i mowy. Myślę, że to będzie najbardziej intrygująca i ciekawa część. Podstawą kontaktów społecznych jest umiejętność dzielenia uwagi oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego. I dlatego o tym tyle mówimy, czyli podstawa kontaktów społecznych. My chcemy, żeby dziecko się integrowało z nami, ze społeczeństwem, z grupą, z klasą, z rodziną. To jest bardzo ważne, żeby w tej grupie umieć funkcjonować. 90% dzieci z autyzmem nie wykazuje żadnego z elementów umiejętności dzielenia się uwagą. Dlatego to jest coś, co trzeba z nimi po prostu ćwiczyć, bo naturalnie 90% dzieci z autyzmem tego po prostu nie ma. Powinna ona się pojawić między 9 a 14 miesiącem życia i powinna być zauważana, czyli my wiemy, że dziecko dzieli z nami uwagę. Jeden przynajmniej z elementów dzielenia uwagi.
niska jakość kontaktu wzrokowego. I to jest to, o czym wspominałam na początku, coś, przy czym jest bardzo dużo kontrowersji i też zachęcam tutaj do podzielenia się waszymi doświadczeniami, jak to jest z tym wzrokiem, z tym kontaktem wzrokowym u waszych dzieci. Coś, na co najczęściej nie zwracamy uwagi, to właśnie jest to, że ta jakość kontaktu jest niska, czyli dziecko patrzy, ale nie tak, jakbyśmy tego chcieli, jak standardowo inni dzieci patrzą. I często jak rozmawiam z rodzicami, to oni mówią, ale przecież on patrzy, albo na mnie patrzy, jak do niego mówię. A ja mówię, no ale proszę zwrócić uwagę, jak. Nawet wtedy zachęcam rodzica, żeby chwilę się pobawił z dzieckiem. I co się okazuje? Że dziecko patrzy tylko wtedy, jak czegoś chce. Że dziecko patrzy tylko wtedy, jak coś samemu sobie nie da rady na przykład zrobić i wykonać, tak? Że to nie jest taki kontakt społeczny, to nie jest takie patrzenie się, zobacz, czy mi wyszło, dzielenie się emocją właśnie, czy ściąganie dorosłego wzrokiem, tylko to jest patrzenie właśnie, omiatanie wzrokiem, czyli takie jakby przejście przez tą osobę wzrokiem, patrzenie przez osobę, że niby się patrzy, ale tak naprawdę my nie wiemy na kogo. Patrzę tylko, jak czegoś potrzebuje, patrzenie nie ma charakteru komunikacyjnego, nie ściąga wzrokiem dorosłego, nie dzieli się emocją lub spostrzeżeniem. I wtedy mówimy o niskiej jakości kontaktu wzrokowego. To jest czasami tak, jak dziecku coś wyjdzie i on tak nie mówi nic, ale tak popatrzy, że mamo, widziałaś, jak mi to świetnie wyszło? Nawet dzieci, które jeszcze nie potrafią mówić, potrafią komunikować się wzrokiem, a u tych dzieci właśnie tego elementu może brakować. Przedmiot jest ciekawszy niż człowiek, dlatego że przedmiot jest zawsze taki sam. Dlatego dziecko będzie wolało patrzeć na przedmioty niż na ludzi. Przedmiot jest przewidywalny, nie zmienia się zbytnio. Nawet jeżeli się go jakoś uruchamia, to on zawsze się uruchamia w ten sam sposób, wydaje takie same dźwięki albo robi to samo. Człowiek jest mniej przewidywalny. Dlatego dziecko często, bawiąc się z rodzicem czy z opiekunem, patrzy nie na opiekuna, tylko właśnie na przedmiot zabawy. Bądź przewidywalnym dorosłym. Wtedy dziecko będzie chętniej chciało na ciebie spoglądać, będzie łatwiej mu nawiązać z tobą kontakt wzrokowy i w ogóle kontakt w zabawie. Będzie chciało z tobą przebywać i będzie chciało z tobą spędzać czas. Co to znaczy przewidywalny dorosły? Czyli taki, którego reakcje nie są przesadzone, taki, który reaguje podobnie, wydaje podobne dźwięki, czyli jest zazwyczaj bardzo podobny, nie musi być zawsze cichy albo zawsze głośny. Ważne, żeby był w miarę stabilny. Ruchome przedmioty przyciągają wzrok, dlatego dzieci w spektrum lubią patrzeć się na wiatraczki, no te fidget spinnery, które były takim hitem i wtedy wszyscy mówili, o, świetna zabawka dla dzieci w spektrum. I rzeczywiście dzieci lubią na takie kręcące elementy się patrzeć. I też często w diagnostyce, jak mamy dzieci i rodzice mówią na przykład, no on tak lubi sobie iść do łazienki i patrzy się na kręcący się bęben od pralki. I to też nie jest takie bardzo rzadkie, często to słyszę, czy to pralka właśnie, czy jakieś inne kręcące się elementy. Miałam też dzieci, które wszystkie gałki od szafek odkręcały w pierwszej minucie, jak wpadły do gabinetu. Po pierwsze, że je zobaczyły, że one są, a po drugie, że można nimi kręcić. I rzeczywiście jedna szafka jest całkowicie rozkręcona, jeżeli chodzi o te gałki. Dlatego właśnie, że dzieci w spektrum autyzmu bardziej mają rozwiniętą tą percepcję wzrokową, a ruch zawsze, zawsze przyciąga wzrok. Odpowiednio zaplanuj przestrzeń, to na pewno będzie dużą pomocą dla takiego dziecka. Przede wszystkim każda rzecz ma swoje miejsce. To nie chodzi o to, żeby było pusto i żeby był bezwzględny porządek i sterylnie. To jest często mylone z porządkiem, bo porządek to nie jest pusto i bez niczego. Porządek znaczy, że każda rzecz ma swoje miejsce, że jak ja po nią sięgnę, to ona tam będzie. Że jak omiotę przestrzeń wzrokiem, to jest mniej więcej podobnie. Dzięki temu dziecko będzie mogło się dłużej skupić, bo nie będzie analizowało, co się zmieniło, gdzie co leży, nie będzie patrzyło na nowe rzeczy, które gdzieś się tutaj pojawiły. Dobrze, i to też jak zawsze, jak mówię o integracji sensorycznej, na pewno wiecie, żeby zabawki były pochowane w
pudłach, najlepiej nieprzeźroczystych, albo takich mocno mlecznych, żeby dziecko widziało mniej więcej co tam jest, ale nie widziało jakie to są elementy, albo żeby były opisane lub etykietowane, czyli na pudełku z klockami naklejamy klocek, na pudełku z misiami naklejamy misia i tak dalej. To daje też takie poczucie bezpieczeństwa i przynależności. I też ograniczona ilość przedmiotów, czyli w gabinecie czy w pokoju dziecka w spektrum autyzmu nie powinno być zbyt wiele rzeczy, bo to może doprowadzić bardzo szybko do przebodźcowania, bo dziecko po prostu będzie na każdą z tych rzeczy co chwilę przerzucać wzrok. Także minimalizm, coś co myślę, że mamy lubią. Czyli jeżeli dzięki udanej terapii dziecko zacznie patrzeć w oczy, podawać rękę i pozwoli się przytulać, będzie przez to tym szczęśliwym, zdolnym do samostanowienia człowiekiem, pyta Joanna Ławicka, książka, którą zresztą zawsze bardzo polecam przy okazji tematów spektrum autyzmu, Człowiek spektrum autyzmu, podręcznik pedagogiki empatycznej. To, że my nauczymy dziecka patrzenia w oczy, nauczymy go, czy wymusimy wręcz na nim te umiejętności, to wcale nie znaczy, że on będzie szczęśliwy. On to po prostu będzie robił, bo będzie tego nauczony, nawet nie wiedząc po co, albo nie mając potrzeby tego. My chcemy, żeby dziecko miało potrzebę popatrzenia na nas, żeby samo chętnie chciało poinformować nas o czymś wzrokiem, żeby było ciekawe, patrząc na nas, co my przeżywamy i na to zareagować. Nie używamy nigdy słów popatrz na mnie, patrz w moje oczy, gdzie patrzysz, oczy patrzą na mnie. Staramy się tego unikać. Ja wiem, że czasami automatycznie nam to wyjdzie. Raczej starajmy się tak zachowywać i tak działać, żeby dziecko samo chciało na nas popatrzeć. Kiedy kontakt wzrokowy jest społeczny? Gdy dziecko potrzebuje pomocy, gdy dziecko coś podaje lub my podajemy jemu, gdy dziecko mówi do nas, gdy my mówimy do dziecka, gdy dziecko dzieli się emocją, spostrzeżeniem, gdy wołamy dziecko po imieniu, wtedy powinno na nas spoglądać. Mowa, no bardzo często u dzieci w spektrum jest albo opóźniona, albo bardzo specyficzna, niezrozumiała, może być też bardzo wyszukana i specjalistyczna. I coś, co charakteryzuje szczególnie starsze dzieci, to ona ma zaburzoną prozodię, czyli ta intonacja jest taka nieadekwatna. My często nie wiemy, bo jest cały czas na tym samym poziomie, nie ma ani zdziwień, ani jakichś intonacji innych, tylko po prostu jest taka dosyć płaska, jednolita. I czemu mówimy o tych wszystkich rzeczach, jak naśladowanie, naprzemienność, budowanie wspólnego pola uwagi, wskazywanie palcem, czy reakcja na imię oraz nawiązywanie, utrzymywanie kontaktu wzrokowego? Dlatego, że to wszystko jest bazą, te wszystkie umiejętności są bazą w zdobywaniu bazowych kompetencji w procesie rozwoju mowy. I bez tego wszystkiego mowa nie będzie rozwijała się prawidłowo. I dlaczego właśnie tyle o tym mówimy? Dlatego, że mówienie zaczyna się dużo, dużo wcześniej niż mowa. Przygotowanie do mówienia zaczyna się dużo, dużo wcześniej niż sama mowa. Więc tutaj bardzo zwracamy na to uwagę, żeby właśnie ta naprzemienność była. Słuchajcie, ja stuknę, ty stukniesz. Ja rzucę do ciebie piłką, ty mi tą piłkę odrzucisz. To jest tak jak wymiana zdań, ta naprzemienność, naśladowanie, robienie czegoś, co ktoś inny, dzielenie pola uwagi. To są wszystko elementy budowania umiejętności właśnie tych kompetencji rozwoju mowy. Nauka mowy, jeżeli dziecko nie mówi, chcemy nauczyć je kilku podstawowych słów, żeby się z nim zacząć komunikować, a potem wprowadzać kolejne, to oprócz takich podstawowych słów jak daj, pomóż, pić, jeść, czy jeszcze jakieś tam z życia codziennego, o pragnieniach, warto nauczyć dziecko odmawiać, czyli informacji nie, dość, koniec, czyli takie rzeczy, dzięki którym dziecko może zakomunikować, że tu jest jego granica. I my te granice powinniśmy też szanować. Oczywiście, jeżeli dziecko jedyne, co mówi, to nie i na wszystko się buntuje, to my też musimy to umieć i wiedzieć i rozpoznawać i różnicować. Natomiast jeżeli dziecko nam jasno komunikuje, że ma już dość naszych ćwiczeń,
terapii, że coś jest dla niego za trudne po prostu, to też no, trzeba dać mu możliwość, żeby mógł to wyrazić i też my musimy szanować te granice. Kolejny cytat. Człowiek latami uczony zachowań w oderwaniu od swojej specyfiki rozwojowej nie będzie potrafił posługiwać się nimi w sposób adekwatny. Czyli my możemy nauczyć dzieci różnych rzeczy, możemy uczyć witania się, ale dziecko, jeżeli nie będzie zrozumiało tego, co i z kim ma robić, to będzie się posługiwało tymi słowami w sposób nieadekwatny. Czyli na przykład zamiast mówić do kolegi cześć, powiem mu dzień dobry. I takich przykładów można mnożyć i mnożyć. Chodzi o to, żeby dzieci wiedziały i czuły to, jak i w stosunku do kogo mają się zachowywać. Zabawy dla dzieci w spektrum autyzmu. Kilka ciekawostek. Przede wszystkim, jak to dziecko zainteresować? No i ja zawsze jestem zwolennikiem zaskakiwania. Zawsze jak dziecko zaskoczymy, to będzie dla niego ciekawe, zawsze na nas popatrzy wtedy, zawsze są jakieś emocje, zawsze coś się dzieje, jest jakaś interakcja. Zrób coś niespodziewanego, przerwij zdanie w trakcie mówienia, przerwij zabawę w trakcie, na przykład no, najprostsze rzeczy, dmuchamy, bańki dmuchamy i nagle jest i nie dmuchnę, prawda? Czyli gdzieś staram się, dzieci już się są zdziwione, gdzie te bańki są, tak? Pani miała dmuchać, a pani nie dmucha. Udawaj, że nie rozumiesz. Ja lubię udawać taką osobę, która nie wie. To dzieci strasznie bawi, że one czasami są mądrzejsze ode mnie. Nie wiem, o co chodzi, tak? Dzieci mówią, że dziecko wystawia rękę, jest obiad, bo chce łyżkę, a ja nie wiem co. Na przykład daję mu klapek, tak? Albo daję mu jeszcze coś innego. No, ona się takie zdziwiona. Nie, przecież to nie jest łyżka. A ja mówię, a co ty chciałeś, przepraszam? To teraz, a czym się je zupę? I wtedy co dziecko? No po pierwsze zdziwione, przecież popatrzy na mnie, bo ja nie wiem, o co mu chodzi. Oczywiście udaję, że nie wiem. I zawsze zdziwione popatrzę i takie udawanie jest naprawdę świetnym sposobem. Udawaj, że się pomyliłeś, wydaj dziwny dźwięk, ubierz śmieszną czapkę, czyli coś to dziecko zaskoczy i zachęci go do patrzenia w okolice waszej twarzy. Odliczanie to jest mój ulubiony sposób i myślę, że uratowało niejedną terapię. Bardzo, to też nauczyłam się tego od jednego chłopczyka, którego się świetnie to sprawdziło. Przygotowywaliśmy zawsze 5 żabek na parapecie. 5 żabek, które za każde ćwiczenie dziecko mogło włożyć do pojemnika, które znajdowało się wysoko, trzeba było się wspiąć po drabince, włożyć do pojemnika i wykonać kolejne zadanie. I rzeczywiście nie było to tylko takie zachowanie stricte czysto behawioralne, czyli jak zrobisz coś tam, to masz nagrodę, możesz to włożyć. To odliczanie zabawek pokazywało dziecku czas mijający. Czyli kiedy zaczynam i kiedy kończę zajęcia. Pomagało mu zaplanować to, co się będzie działo. Widziało ten upływający czas przez to, że te żabki znikały, że było ich coraz mniej. Ale też zachęcało go do pracy, bo tak jak wiemy, dzieci spektrum lubią kończyć. Oni często nie wyjdą, dopóki nie skończą wszystkiego. I on nie kończył zajęć, dopóki wszystkie 5 żabek nie było schowanych do pojemnika. I oczywiście czasami to zadanie mogło być bardzo krótkie. Zrobił, nie wiem, jedną rzecz, powrzucał kulki i mógł zanieść żabkę, a czasami to było pokonanie toru przeszkód 5 razy, prawda? Co wymagało też bardzo dużo czasu jego przygotowania, zbudowania toru przeszkód, modyfikowania go i tak dalej. I bardzo polecam, bo to odliczanie świetnie się sprawdza. Uczenie sytuacyjne, no to jest w ogóle świetny sposób, bo to jest naturalne uczenie, czyli my oczekujemy na inicjatywę dziecka. Na przykład, gdy, aby bawić się ulubioną zabawką, trzeba zauważyć osobę, która może pomóc i poprosić o zdjęcie jej z wysokiej półki. Czyli bierzemy misia, czy ulubioną, czy bańki mydlane wysoko na półce, ale tak, żeby dziecko je widziało na otwartej półce i mówimy, no to będziemy bawić się bańkami, albo czym chciałbyś się teraz pobawić? No i dziecko chce dostać te bańki. Co będzie robić? Będzie chciało je od nas uzyskać, bo na początku będzie patrzyło tylko na bańki, bańki, bańki i tą bańkę chce dostać, tak? I my to będziemy doceniać, ale z czasem trzeba podwyższać ten próg, czyli nie samo popatrzenie na bańki, uruchomi mnie,
ale to, że dziecko będzie musiało popatrzeć na bańki i na mnie. Na bańki, na mnie pokazać palcem. Na bańki, na mnie pokazać palcem, powiedzieć bańka, tak? Czyli cały czas staramy się podnosić ten stopień trudności, żeby dziecko naturalnie nauczyło się tej komunikacji. Książka z dziurą, no to jest w ogóle hit. Nie wiem, czy znacie taką, czy inną. No ta książka z dziurą jest akurat moja ulubiona. Są też jakieś inne wersje, jest taka wersja czarno-biała. Ja już nie pamiętam teraz tytułu. Zachęca dziecko do patrzenia na twarz terapeuty, mamy lub innej osoby i rzeczywiście jak robimy tą zabawę na zajęciach grupowych z dziećmi, głównie z małymi dziećmi, to na początku oczywiście ja się wygłupiam, wkładam sobie tutaj tą lwa, małpę czy inne zwierzę na twarz, a później podchodzimy do dzieci, do rodziców, rodzice wkładają swoje twarze, wydają te same dźwięki, które ja, bo przynajmniej starają się wydać te same. Chociaż może się okazać, że małpa wydaje bardzo różne dźwięki. Daje możliwość też naprzemienności, czyli raz rodzic się chowa tam za tą kartką, a raz dziecko. Wydawaj śmieszne dźwięki, zawsze takie same, to jest ważne, żeby to była też ta powtarzalność. Wydawaj dźwięki inne niż powinieneś, wtedy dziecko się zdziwi. Przyłóż książkę do głowy mamy, taty lub brata. Zachęć dziecko do wspólnej zabawy. Świetna propozycja. Zabawa z dzieckiem na wysokości jego wzroku lub poniżej. Tak? Cały czas pamiętamy, że chcemy zachęcić dziecko, żeby ono patrzyło na naszą twarz. To jest ta podstawa, baza komunikacji. Więc dziecko powinno nas wyraźnie dobrze widzieć. Jeżeli cały czas ma się patrzeć do góry, to nawet mi by się nie chciało. I tutaj ważne, żeby być na wysokości jego wzroku. Jak dodajemy pytanie, możemy kucnąć, jak się bawimy, to ja bardzo często nawet nie tyle siedzę na podłodze, co kładę się na niej, żeby być jeszcze niżej niż głowa dziecka, dlatego że my naturalnie zawsze tą głowę troszeczkę obniżamy i patrzymy troszeczkę poniżej. Więc rzeczywiście kładąc się, czy tak już leżąc na podłodze i patrząc na dziecko ja do góry, jestem w stanie łatwiej złapać jego wzrok niż stojąc nad nim, czy nawet siedząc. Podawanie przedmiotów na wysokości oczu dziecka to jest najprostsza rzecz, jaką można zrobić. Czyli bierzemy wodę na przykład tak i podajemy dziecku wodę, tak na wysokości naszego wzroku, tak żeby siłą rzeczy musiało na nas popatrzeć, bo bez tego nie będzie w stanie tej rzeczy wziąć. I to jest też taka prosta rzecz i możemy podać ten przedmiot dopiero jak dziecko na nas popatrzy, albo udawać, że nie wiemy znowu o jaki przedmiot chodzi, albo podać na przykład inny przedmiot niż dziecko chciało, wtedy ono też często się zdziwi. Ale tutaj ważne, żeby tej granicy nie przekroczyć, bo czasami jest tak, że my żartujemy, ale dziecko zaczyna się już bardzo denerwować. Wtedy odpuszczamy, ważne, żeby to było przyjemne, a nie żeby to było znęcanie się nad dzieckiem i drażnienie go, bo nie damy mu jakiejś rzeczy, dopóki na nas nie popatrzy, tak? Bo to już jest wtedy nieprzyjemne. Patrzenie na partnera w zabawie. Najprostsze ćwiczenie zawsze to jest po prostu rzucanie albo turlanie piłką. Nie jesteśmy w stanie złapać piłki, nie patrząc na osobę, która tą piłką do nas rzuca. Więc albo to się uda, albo się nie uda. Jeżeli się dziecko nie patrzy, to się nie uda. Możemy założyć śmieszną czapkę, mówić trochę inny sposób, położyć woreczek na głowie. I tu mamy taką zabawę, którą od wielu lat stosujemy u nas, czyli dzień dobry, do widzenia. Woreczek kładziemy na głowie, mówimy dzień dobry, woreczek kładziemy na głowie, mówimy do widzenia. Tutaj już taka wersja przyspieszona na filmie. Natomiast w materiałach dosyć dokładnie opisana. Woreczek na głowę, dzień dobry i woreczek spada przed nami. To jest też świetne ćwiczenie na planowanie motoryczne. Tak jak wiemy, dzieci w spektrum mają trudności właśnie z planowaniem motorycznym. Budowanie wspólnego pola uwagi. Tutaj filmik widzicie sobie piłkę, która idzie po chusteczkach i tutaj to może być po chusteczkach, może być po torze animacyjnym, może to być podawanie przedmiotów w kole, może być pokazywanie przedmiotów w centrum koła, może być podawanie
tych przedmiotów właśnie na różnych rekwizytach typu chustki lub na chuście animacyjnej. Na pewno znacie taką grę bilard. To jest świetna zabawa na budowanie wspólnego pola uwagi, bo wszyscy chcą, żeby ta piłka wpadła do dziury, więc wszyscy się na nią patrzą. Lub chowanie zabawek, na przykład pod chustkami. Tutaj widzicie na zdjęciu też świecimy sobie na balon latarkami, podświetlamy biały balon tak, żeby on zaczął świecić i wszyscy budują to wspólne pole uwagi na jednym przedmiocie. I właśnie tor animacyjny i domino, świetne rekwizyty właśnie od sklepu animatora, zabawy typu skakanie po tych kostkach albo podskocz tyle razy, na ile skoczysz kulę, klaśnij tyle razy, na ile masz oczek na domino. Można z nich budować tory przeszkód, można budować z nich wieże, można je oczywiście łączyć, układać, można je dopasowywać do toru animacyjnego i po tym torze animacyjnym można też puszczać piłkę, którą toczymy. Tutaj są uchwyty, widzicie, bo często pytacie o takie zabawy, które można robić w dużej grupie. Tutaj po boku ten tor animacyjny ma uchwyty i można na przykład turlać tutaj piłkę. Albo na przykład można turlać żółtą piłkę i trzeba tak manewrować tym torem, żeby ta piłka żółta zatrzymała się na żółtym kolorze. I znowu, podobnie jak bilard w przypadku chusty animacyjnej, no mamy tutaj budowanie wspólnego pola uwagi. Klepsy drażelowe. Wiecie, że jestem fanką, już nieraz o nich mówiłam i to jest kolejny gadżet, który no świetnie mi się sprawdza w pracy z dziećmi z spektrum autyzmu. Obserwowanie różnych klepsów na podświetlanym panelu na środku koła zawsze przyciągnie uwagę dzieci, dlatego że ona też opiera się o tą percepcję wzrokową, czyli zachęci dziecko do oglądania, do patrzenia. Możemy taką klepsydrę podawać sobie w kole, w ciszy, delikatnie. Można leżeć na pufie albo na materacu i nie można wstać, dopóki wszystkie kropelki nie spadną. Na huśtawce, hamaku, powolne, rytmiczne huśtanie z klepsydrą w dłoni, bądź wodzenie palcem za tymi kropelkami, które spadają. Pamiętajmy, że taka klepsydra wycisza, rytmizuje bardzo, ćwiczy percepcję wzrokową i koncentrację, ale też wykonywanie rzeczy do końca. Myślę, że taka klepsydra żarowa to jest podstawowe wyposażenie każdego dziecka, czy każdego rodzica, czy placówki, gdzie są dzieci w spektrum autyzmu, ale nie tylko, naprawdę wszystkie dzieciaki uwielbiają. Naprzemienność. Stuknę ja, stuknę ty, a psik, czyli kładziemy piórko na głowie i robimy psik, piórko nam spada na podłogę, dzieci się śmieją zazwyczaj. Kilka razy oczywiście trzeba powtórzyć tą zabawę, zanim dzieci ją poznają. Dzieci w spektrum potrzebują wielokrotnego powtarzania i utrwalania tych zabaw. I później co? Zachęcam dziecko, żeby ono sobie położyło to piórko na głowie. Rodzica, żeby sobie założył na głowie. Wszyscy kichamy. Jest śmiesznie. Czasami proszę dziecko, żeby położyło rodzicowi, tak? Czyli gdzieś cały czas w okolicy twarzy, a jednak prosta, fajna zabawa i śmieszna. Turlanie, rzucanie piłki, czyli podobnie, ale też przesypywanie, słuchajcie. Bierzemy jakiś sypki produkt typu, no tu mam jakąś fasolę, Jasiek na zdjęciu, kubeczki i można sobie przesypywać. Oczywiście jak dziecko ma dwa kubeczki, to może samo, ale jeżeli ma tylko jeden kubeczek, a rodzic ma drugi albo ja mam drugi, to możemy sobie nawzajem przesypywać. On przesypie mi, ja przesypię jemu. Od prostych, najprostszych zabaw dla maluszków można zaczynać. Wrzucanie kulek do rurki, tutaj macie też na zdjęciu, czyli najpierw ja wrzucę kulkę, potem ty, czyli taka naprzemienność we wrzucaniu, ale też łaskotanie, masowanie, zawsze jak poznajemy jakieś wierszyki, masażyki na zajęciach, to zawsze potem nie tylko rodzic masuje dziecko, ale później zawsze rodzic się kładzie, a dziecko, jeszcze raz mówimy ten wierszyk i rodzic ma dziecko ma za zadanie pomasować rodzica, czyli to jest taka ulubiona część zajęć rodziców, nie wiem czy dzieci, ale rodziców na pewno, bo są przez chwilę masowani. Gest wskazywania palcem, no tu wielokrotnie o nim mówiliśmy i wiele zabaw już było. Nawet na tych dominach, słuchajcie, jak liczymy, ile jest kropek na dominie, wskazujemy palcem. Jak dziecko podświetlamy coś latarką i dziecko musi złapać na przykład tą latarkę od drugiej strony. Jak najprostsza, słuchajcie, zabawa i moja ulubiona, czyli bańki mydlane.
Dziecko łapie bańki mydlane, u nas zawsze się to zbija się bańki jednym palcem i to jest świetne połączenie właśnie umiejętności wskazywania palcem z percepcją wzrokową. I zobaczcie, ja te zabawy lubię, ja się nimi bawię, ja strasznie za nimi przepadam. I to daje mi tą przyjemność i zachęcam do tego, bo najlepsza intensywna interakcja z dzieckiem to obustronna przyjemność, czas poświęcony tylko dziecku, elastyczne podążanie za nim, bez pośpiechu i zbytecznych atrakcji. I zawsze to powtarzamy, czy na szkoleniach takich dla specjalistów, terapeutów, czy dla animatorów, że najlepsze zabawy to te, w których terapeuta bawi się najlepiej. Już nie zapominając oczywiście o dziecku, ale to są te zabawy, które dzieciom przynoszą też najwięcej radości. Jeżeli macie niedosyt, to ja przypominam o tym e-booku, który tutaj grubą księgą jest widoczny, słuchajcie. Są tutaj karty pracy, są różne pomocy, są wskazówki. Jest naprawdę taki gruby. Myślę, że dużo więcej inspiracji, bo ja nie miałam możliwości powiedzieć tutaj o wszystkich zabawach, dlatego też ten e-book powstał, żeby Was jeszcze z czymś zostawić. On jest dostępny w pakiecie. Link tutaj jest dostępny też, także można sobie go zakupić. Budowanie poczucia własnej wartości, ćwiczenia z elementami terapii śmiechem już za tydzień 24 października zaprasza Katarzyna Piekarczyk. Za dwa tygodnie, 31 października, trening regulacji emocji, ćwiczenia i zabawy dla dzieci i młodzieży. Zapraszam Magdalena Perzyńska. Nie przegapcie go, bo tak jak mówiłam, to jest taki termin nietypowy, przedświąteczny. Wiem, że będziecie w ferworze wszystkich świętych, kupowania zniczy i podróży, ale nie zapomnijcie o poniedziałku 19:30, żeby się pojawić. I za 3 tygodnie zapraszam na mój webinar Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej, który myślę, że też Was trochę zaskoczy, bo jest zupełnie nowe i inne podejście chcemy tu przedstawić, jeżeli chodzi o terapię pedagogiczną, czyli naukę literek, ale też dyslekcję, dysgrafię, dysortografię i różne inne fajne rzeczy. Konkurs z nagrodami dalej trwa, można wziąć w nim udział. Co trzeba zrobić? Jest ostatnie 5 minut, słuchajcie, żeby to zrobić, udostępnić publicznie ten webinar, opisać swoją ulubioną zabawę w parze, albo dziecko, albo dorosłe dziecko. Wybierzemy 3 osoby, nagrodzimy je woreczkami gimnastycznymi z alfabetem od sklepu animatora. Wyniki już za chwileczkę, te woreczki tutaj widzicie. A ja przechodzę sobie do pytań. Pamiętajcie, że nasze webinary można oglądać też na YouTubie. Tam można też pisać komentarze, do czego zachęcam. Jest też konkurs związany z komentarzami na YouTubie, także jak tam będziecie pisać komentarze, to również można wygrać książki. Ja czekam na pytania, a w międzyczasie tak zwanym przypomnę o zaświadczeniu. W pakiecie dzisiejszego webinaru jest zaświadczenie, pełna prezentacja, e-book z zabawami i ćwiczeniami dla dzieci w spektrum autyzmu, plakaty. Plakaty, które też już pokazywałam wcześniej, czyli o lęku, autyzm w liczbach, wersje czarno-białe i wczesne objawy autyzmu do druku można sobie gdzieś powiesić. I co? Wiem, że już jest bardzo późno, ale dużo pytań tutaj jest. Pan Jakub pyta, jak odróżnić niską jakość kontaktu wzrokowego od znudzenia wynikającego z AHD? No właśnie, czy tu chodziło o ADHD, czy AAD, też nie jestem pewna. Słuchajcie, jest, czy o AHD, tutaj różnic jest dużo, natomiast specjalista, który, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało jakoś zbyt dumnie, natomiast osoby, które pracują i widziały już sporo dzieci z spektrum autyzmu, będą w stanie to rozróżnić. A poza tym mamy bardzo dużo testów psychologicznych, specjalistów, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Warto korzystać, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to trzeba to po prostu oceniać, konsultować, wykluczać i niektóre rzeczy jesteśmy w stanie rzeczywiście rozróżnić. Bardzo dobre pytanie. Znam, pani Urszula, znam dziecko ze spektrum autyzmu, które nawiązuje kontakty interpersonalne z dużo młodszymi dziećmi, ponieważ one wykonują wszystkie jego polecenia, jest ich bossem. Czy to jest ok?
No tak sobie dziecko poradziło. No jeżeli ma kim zarządzać, i ten gość, ktoś go słucha i jeszcze się cieszy i myśli, że to zabawa, no to myślę, że w to mi graj. Oczywiście tutaj trzeba będzie też konfrontować, no to myślę, że to dziecko nieraz się skonfrontuje z takimi sytuacjami, kiedy ono będzie coś chciało, a ktoś po prostu powie nie, ja się nie zgadzam, nie zrobię tego, co chcesz. Myślę, że jest ok, jeżeli tutaj żadne granice nie są przekroczone i nie jest to przemocowe, no to myślę, że tutaj jest ok. Pani Kasia, czy zaskoczenie dziecka nie zaburzy jego wewnętrznego spokoju? Jeśli przyzwyczajony będzie do wizerunku terapeuty, a nagle przyjdzie w kolorowej czapce. Warto spróbować, słuchajcie. Ja wiem, że jesteśmy też przyzwyczajeni do różnych... My mamy już takie swoje schematy i czasem martwimy się za bardzo. Ja jestem zdania, że można czasem wybijać dzieci z tych schematów. Oczywiście najpierw dać to poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli dziecko się będzie denerwowało tą czapką, no to ją ściągniemy, ale nie przekonamy się, dopóki nie spróbujemy. Dużo bardzo pytań, słuchajcie. Bardzo dziękuję, super webinar, dziękuję również. Bardzo fajny webinar, dziękuję. Konkretnie i na temat tak lubię. Widzę, że tutaj już się zaczynają pochwały. Dziękuję pani Dario. Bardzo dziękuję za cenne wskazówki i się już żegnacie. Oczywiście dostałam tu już informację od moderacji, że mam kończyć. Bardzo dziękuję za wartościowy webinar. Czy jeśli dziecko nie radzi sobie z jakimś zadaniem albo się złości, zaczyna bić się po głowie, to bardziej problem integracji sensorycznej, czy jednak możliwość spektrum? No tutaj pani Ania pyta. Po pierwsze, dużo za mało danych mam, żeby cokolwiek po tym jednym zdaniu stwierdzić. Jeżeli cokolwiek niepokoi, zawsze warto konsultować, choćby po to, żeby wykluczyć, żeby potem nie chodzić, nie zastanawiać się albo czegoś po prostu nie przeoczyć i sprawdzić. Myślę, że dostępność jest różna w różnych miejscach, ale warto o to zawalczyć, bo to są takie rzeczy, które potem no, ciężko jest cofnąć się o kilka lat i wrócić, że mogłam coś zrobić, prawda? Wygrane osoby prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej na Facebooku, czyli przez Messengera, bo mam tutaj już zwycięzców i te osoby to Helena Chmielewska, Ines Mikołajczyk, Ola Kozikowska, Lelonek. Gratulacje. Te trzy panie drogie wygrały zestaw woreczków Alfabet od sklepu Animatora. Jeszcze raz przeczytam. Helena Chmielewska, Ines Mikołajczyk, Ola Kozikowska, Lelonek. Zapraszamy do kontaktu z nami przez Messengera. Słuchajcie, jest jeszcze dużo pytań o trzylatka, który ucieka. Tutaj no, wiem, że tematów jest dużo, których poruszyliśmy. Mam nadzieję, że ten webinar no, jest dla Was przydatny przede wszystkim i będzie mógł iść w świat. Na pewno nie poruszyłam wszystkich tematów, na pewno jest tutaj dużo uwag też w komentarzach i myślę, że ta dyskusja zawsze jest cenna. Bo trzeba dyskutować, trzeba się wymieniać doświadczeniami. Ja też przygotowałam takie specjalne, zobaczcie, taką bibliografię, gdzie są książki, z których korzystałam. One są od razu z linkami do tych książek, nie do konkretnych księgarni, tylko po prostu, żeby je było łatwiej znaleźć na kierowanie. Również strony ciekawe, z których korzystałam. Macie też pełną bibliografię, czyli tutaj zobaczcie, na 5 stronach dzisiaj jest bibliografia. I ja dziękuję za dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami w każdy poniedziałek. Zapraszam na kolejne webinary. Pamiętajcie, żeby polubić naszą stronę, nasz profil na Facebooku. Polubcie nasz profil na YouTubie. Piszcie komentarze, bądźcie z nami, bo dzięki temu możemy my być z Wami i też wiem, że jesteście, że odpowiadacie, że komunikujecie się i to jest też niezwykle ważne. Nie tylko to, że ja do Was mówię, ale to, że Wy do nas mówicie, piszecie, więc zachęcam do tego. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia następnym razem, przy następnej okazji, przy następnym webinarze. Pozdrawiam, do zobaczenia, dobranoc. Pa, pa.